Czas na notka dziewiątego i raczej ostatniego. No i tutaj sobie możemy użyć Eternalsów, Kestrel, dalej nowe. No i możemy i Kanga użyć, chociaż mamy wybór dość spory, ale myślę, że to sobie poradzi tutaj i da nam upragnionego ostatnio Milestona 1 350 więc jedziemy. No to tak, może sobie zacznijmy, żeby Archangel dostał. A ultimate, oczywiście, jak najbardziej, jak możemy to użyjemy. Ultimate od nowy też się przyda, zawsze te deflekty będą wchodzić. Bariera pewnie zniszczmy to. Altimate oczywiście. I poszło. Dobra. No i koniec. Dziewiąty Nodek zniszczony. Zobaczmy, czy się udało. No, ja już widzę. Tak jest. Udało się. 1,350, zgładzone. Jak widzimy, ostatni Majston zdobyty, także dało się zdobyć to, co założyłem i wbić wszystko z tego właśnie skurcz. Jesteśmy tutaj, mamy wszystkie milestony. mamy przede wszystkim nasze orby. Tutaj nowy, mamy szardy nowy, co też pozwoli podbić mojego nowe. Zobaczmy, na którym jestem miejscu, aktualnie 2900. 54. Więc no nie jest źle w rankingu w tym momencie bym był gdzieś 1-3% pewnie. Więc 4 czerwone gwiazdki w to celujemy, w tym skrócie, żeby 4 czerwone gwiazdki nowy wyłapać, bo 5 to raczej będzie nierealne, bo to jest dla 51-50. No Ale jak 4 już zdobędziemy, to 5 czerwonych gwiazdek można zacząć zbierać na nowe z dark promo kredytów. Więc to jest takie tutaj, myślę. Fajne i że już będziemy mogli po prostu ze sklepu ładować. No i jak już tutaj pozdobywane to wszystko to może sobie od razu. Otworzymy nasze orby i zobaczymy co w nich tam jest ciekawego. Znowu mamy te Awakened Ability na nowe spróbujmy <laughs> co to pójdzie. No i 27, 8, bieda. Następny Nic. Ha, ha. Co za bieda. Dobra, zobaczmy tego nowe. Już mogę go od razu zrobić na 6 gwiazdek. A jego Awakened Abilities niestety są w lesie. Także ile jeszcze tych skór trzeba będzie zrobić, żeby te Awakened Abilities na niego zdobyć, nie wiadomo, ale jest dramat z tymi orbami. Także to tyle i udało się wbić te milion trzysta tysięcy. To tyle. Żegnam się z Wami. Cześć.